Najpierw może zarysujmy sobie kontekst. Powiedzmy, co się dzisiaj, co się teraz dzieje. Najpierw ten bardzo szeroki kontekst, czyli rok liturgiczny. Jak wiemy, trzeba nam to przywołać znowu, zawsze stawiać sobie to przed oczyma w tym roku, to hasło roku liturgicznego, uczestniczę we wspólnocie Kościoła. To zawsze będzie jakaś taka podwalina, fundament, po którym chcemy przejść, właśnie żeby odkryć to, co dzisiaj, z tym Słowem Bożym, które do nas trafia dzisiaj, Bóg chce nam powiedzieć. A więc uczestniczę we wspólnocie Kościoła. I tak pięknie koresponduje to z tym, co dzisiaj dzieje się w naszej wspólnocie, kapituła. Tak, na pewno jest to kapituła wyborcza i te wybory są ważne, ale zawsze musimy pamiętać, że ta kapituła jest też pewnym takim rachunkiem sumienia. Każde to spotkanie kapitulne jest swego rodzaju rachunkiem sumienia, kiedy nawet w taki formalny sposób, na podstawie dokumentów, tego wszystkiego, co jest nam dane do zarządzania, chcemy zdać sprawę ze swojego zarządu, z tego, co zrobiliśmy. I to nie tylko właśnie w ten formalny sposób, że oto przełożona będzie teraz przedstawiać dokonania z tego minionego okresu 3 lat, ale to każda i każdy z nas powinien sobie zdać sprawę, co ja zrobiłem. Kapituła jest takim punktem, możemy go nawet powiedzieć i może powinniśmy go nawet tak traktować, jako taki punkt zwrotny. Według tych słów świętego Franciszka, bo wszak jesteśmy rodziną franciszkową, według jego słów, cóżem zrobił? Tak mało zrobiłem. Musimy zacząć od nowa. Od nowa. Chcemy na nowo zacząć cokolwiek robić, co nam Pan Bóg pozwoli robić. I to jest ten drugi kontekst. Pierwszy, uczestniczę we wspólnocie Kościoła, chcę brać udział, chcę brać tę odpowiedzialność na siebie w tym Kościele, w którym jestem obecny przez chrzest, przez bierzmowanie, a tym bardziej przez profesję tercjarską. Chcę wziąć jeszcze większą odpowiedzialność w tej wspólnocie, którą tworzę. Wziąć na siebie to zadanie, które Pan Bóg tylko mi dał. Nikt więcej tego nie ma, tylko ja mam, bo do mnie Pan Bóg mówi, co mam czynić w tym Kościele poprzez tę wspólnotę franciszkańską. I trzeci element, który tutaj konieczny przecież musimy wziąć pod uwagę, to jest to słowo, które Bóg do nas kieruje dzisiaj w to wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny. I już może na samym początku tak uświadommy sobie to niepokalane serce. To nasze uczestnictwo w Kościele ma być uczestnictwem czystym, na wzór Maryi. Bierzemy ten świat takim, jakim daje go Pan Bóg. To jest czystość. Pan Bóg daje nam świat właśnie takim, w różnych jego elementach, w różnych jego relacjach, ale chcemy go odczytywać zawsze takim, jakim Pan Bóg nam go daje. Bez tej nieczystości, jaką jest podejrzliwość, będziemy podejrzewać, że ktoś nas chce wykolegować, jak to czasem mówimy, bez takiego uprzedzenia, że oto ja się do tego nie nadaję. No jak się nie nadaje, jak Pan Bóg mnie do tego przedstawia. Ja nie będę powtarzał tego, co w liście napisałem, ale myślę, że warto jest do tego wracać w takim osobistym rozważaniu. Właśnie chciałem tam napisać to, że wierzmy w siebie, skoro Pan Bóg w nas wierzy. Tak bardzo szafujemy tym sformułowaniem, że jestem wierzący, wierząca, a tak mało mamy zaufania do Pana Boga, że to rzeczywiście On nas prowadzi. I to dlatego też możemy powiedzieć za Franciszkiem, uczyńmy to od nowa, nawróćmy się, zacznijmy od nowa, bośmy dotąd nic nie zrobili tak naprawdę bez tego zaufania. I kiedy pochylamy się dzisiaj nad tą lekturą, tak moglibyśmy ją prześledzić i odnieść ją właśnie do tego wydarzenia, jakie dzisiaj przeżywamy, do naszego spotkania kapitulnego, to niemal każdy paragraf, każdy akapit, on nam mówi coś na temat tego naszego spotkania. Oczywiście na pierwszym miejscu to jest odniesienie do Jezusa, jest to odniesienie do świętej rodziny, ale również i do nas, dzisiejszych słuchaczy. To nasze spotykanie się
Ewangelia mówi, raz do roku, raz na rok w święto Paschy. My spotykamy się w taki szczególny sposób, pielgrzymujemy tutaj wszyscy, całą wspólnotą. Jakkolwiek nie zawsze tak bywa na naszych spotkaniach, ale dzisiaj chcemy być wszyscy na tym święcie właśnie po to, żeby spotkać Boga. Pielgrzymujemy tu. Pielgrzymka to nie jest wycieczka. Pielgrzymka zawsze jest skierowana na Pana Boga. I my też pielgrzymujemy i dzisiaj w taki szczególny sposób pielgrzymujemy ze świętą rodziną. Z tymi, którzy są związani więzami miłości. I my też jako rodzina franciszkańska chcemy wzajemnie siebie miłować, chcemy wzajemnie siebie kochać, związani tymi więzami miłości. Jeszcze może bardziej to podkreślmy tym sąsiedztwem tej wczorajszej uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chcemy razem iść tą samą drogą w pielgrzymce do Pana Boga. I szukamy Go. Niejednokrotnie w naszym życiu gubimy się. My sami się gubimy w niepewności, chociażby właśnie w tym. Niepewność. Nie wiemy, co mamy robić. Panie, co mam czynić? Mówi święty Franciszek. I cały czas nieustannie, to nie jest tak, że on na początku tylko sobie postawił to pytanie, Panie, co mam czynić, ale co chwilę to pytanie do niego wraca. Co mam robić? Co mam robić ja sam? Idź i głoś Ewangelię, dostaje odpowiedź i potem idzie, głosi Ewangelię i nagle spotyka się z entuzjazmem innych, dostaje braci i znowu ma problem, w jaki sposób ten dar Boży, jakim są bracia, zagospodarować. Co mam czynić z tymi braćmi? Jak mam żyć z tymi braćmi? I zaczyna tworzyć regułę. Zaczyna ją przedstawiać papieżowi. Jedną, drugą, trzecią. I znowu spotyka go niepewność. Nie wie, co ma czynić, bo tych braci już dla niego jest za dużo. Ale dalej pyta, i to pytanie, co mamy czynić, no to tak do końca życia będzie nam towarzyszyło. To nie jest tak, że my kapituła minie, tak, super, załatwiliśmy i mamy święty spokój. Nie. Ono powinno nas męczyć, drążyć nasze serce, nasze myśli po to, żebyśmy cokolwiek chcieli zrobić. Co mam czynić? I Pan Bóg daje nam, pokazuje nam to, co On chce, abyśmy czynili, a nie to, co my może byśmy sobie wymyślili dla siebie. I dalej, gdzie szukamy tego Pana Boga? Czy Go szukamy w sobie, że myślimy, o, tu Pan Bóg jest we mnie i On kieruje, a tak naprawdę kierujemy się tylko swoimi pragnieniami, myślami, czy też właśnie tam, gdzie On jest? Czemuście mnie szukali? Powinniście byli wiedzieć, gdzie jestem. I to jest też takie pytanie, które może nam towarzyszyć. My szukamy, 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 a przecież powinniśmy wiedzieć, gdzie znaleźć Pana Boga. Ewangelię czytając, modląc się, prawdziwie modląc się, powinniśmy nabrać pewności i przekonania. Tu jest Pan Bóg, to, gdzie On mnie prowadzi w tej drodze. Za każdym razem, im bliżej jesteśmy siebie, takich swoich przekonań, swoich chęci, pragnień, tym dalej jesteśmy od Pana Boga. Im bliżej tego miejsca dla siebie szukamy w swoim życiu, tym trudniej nam jest znaleźć to prawdziwe życie Boże. Oddalamy się od Niego, odwracamy się od Niego, bo jesteśmy zapatrzeni w to, co sobie wykombinowaliśmy dla siebie samych. Ale to zawsze będzie z bólem. To zawsze będzie ból. Mimo tego, że my nosimy w sobie te szczere pragnienia, bo przecież nie sposób odmówić Matce Najświętszej i Józefowi tego szczerego zaangażowania w poszukiwanie Jezusa. Oni chcieli to, szczerze chcieli to zrobić, a jednak to jest obciążone bólem. I Maryja o tym mówi. I my też niejednokrotnie w tym naszym poszukiwaniu Pana Boga boli nas to. Boli nas to, że nie potrafimy znaleźć. Niemniej jednak właśnie dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, gdzie mamy znaleźć Pana Boga. Tam, gdzie On wybiera to miejsce. Tam, gdzie On ma swoje miejsce. W tym, co jest święte, w tym, co jest świątynią i w nas również, ale tam, gdzie jest Bóg. Nie w naszych myślach, planach, założeniach, ale w naszym sumieniu. Tam, gdzie spotykamy Pana Boga. I ostatni
Ostatni element to jest to rozważanie. To jest to zachowanie w sercu tego wszystkiego i rozważanie. Czy my, mówiąc, czy sięgając po to takie świeckie przysłowie, uczymy się na swoich błędach? Czy my uczymy się z historii? Czy historia jest nauczycielką naszego życia? Popatrzymy na historię tych wcześniejszych pokoleń w naszej rodzinie franciszkańskiej i widzimy, tak spoglądamy na te osoby, które wcześniej nam towarzyszyły, to nie byli jacyś wybitni ludzie. Oni byli zwykłymi ludźmi. Zwykłymi ludźmi spośród nas. I jeśli było w nich coś wybitnego, to właśnie to, posłuszeństwo Panu Bogu. To było darem dla naszej wspólnoty i to też było darem dla nas dzisiaj. Historia pokazuje nam, że trwając przy Panu Bogu możemy dokonywać wielkich dzieł, przeprowadzać siebie i naszych bliźnich przez czasy zamętu, przez właśnie te czasy niepewności, przez ten czas pytań osobistych, takich dotkliwych, bolesnych, ale potrafimy dojść do świętości właśnie zachowując Pana Boga w sercu i te sprawy, które On nam już dał. Popatrzmy na swoje życie. Popatrzmy na swoje życie. Nie musimy sięgać daleko, daleko. Popatrzmy na swoje życie. I jeśli bym tak o sobie miał powiedzieć, jeśli popatrzę na moje życie, jak daleko potrafię sięgnąć pamięcią, to zawsze gdzieś tam muszę powiedzieć, że ten Pan Bóg był. Nawet wtedy, gdy ja się myliłem, gdy źle wybierałem, to On zawsze w jakiś sposób właśnie nawracał mnie. Pozwalał siebie znaleźć po to, żebym mógł być dzisiaj, tu i teraz. To jest droga Pana Boga. I to, że my jesteśmy tu i teraz, to nie jest przypadek. To nie jest też tylko nasze chciejstwo, że chcieliśmy tu być, ale to jest właśnie to prowadzenie Pana Boga w naszej historii. On nam daje to wszystko, co wykorzystując, możemy się spotkać tutaj z tym darem świętości i z tymi poszczególnymi darami, jak je każdy i każda z nas otrzymaliśmy od Pana Boga. Chciejmy zachowywać to w sercu. To, tę pamięć o wierności Pana Boga. Tę pamięć o tym, gdzie możemy tego Pana Boga spotkać. Ale również tę pamięć o tym, że jeśli Pan Bóg wybiera, to nie wybiera niepotrzebnie, nie wybiera bez sensu, ale właśnie tak, jak chce, tak jest najlepiej. Amen.